A zdaję sobie sprawę z tego, że to dzisiejsze zainteresowanie jest głównie spowodowane tym, że zniknął ten orzełek z koszulki. Masz jeszcze coś na ten temat do powiedzenia? Znaczy tak jak powiedziałem, no ja osobiście... To nie ode mnie zależała ta decyzja. Wiadomo, że raczej można było się wstrzymać jeszcze, jak mecz będzie, jak zdążymy te koszulki, jak to wszystko wyjdzie. Ale z tym jestem, zostało to wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje. Większość reprezentacji już dawno, dawno temu zmieniła na swoje gody, ewentualnie na inne rzeczy, więc myślę, że to po prostu w takim okresie przyszło, wiadomo, przed Euro i każdy chce wiedzieć dlaczego, ale myślę, że jeśli chodzi o wyjaśnienia, to już te pytania nie będą. Ja nie pamiętam, czy ty całowałeś godło po strzelonych bramkach, czy nie? Nie, myślę, dla mnie osobiście cieszę się. Ważne i najważniejsze to, że została oczywiście zachowana flaga Polski biało-czerwona i to jest chyba najważniejszy element tych koszulek.